Polski Tower, jak widać, wrócił na dobre. Jeśli dobrze pamiętam, to nowy album dostaliśmy po 22 latach w 2021 roku. A wrócił na dobre dlatego, że od tego 2021 roku mamy już trzecią pełną płytę, więc się, no, trochę się rozhulał. Pozostaje pytanie, czy Hope to jest dobry album? I powiem wam, że odpowiedź nie jest wcale taka prosta. Kłamałbym mówiąc, że wydany w 2021 roku Uriel rzucił mnie na kolana i wyrwał z kapci. I dokładnie tak samo jest z nowym albumem Hope. Ja w ogóle lubię połączenie takich operowych wokali z metalowym instrumentarium i z growlem. Tylko może nie tyle samo połączenie, co konkretne płyty. I tutaj wymienię dwie płyty tego samego zespołu. Dokładnie Tristania i debiut Widow Sweets oraz drugi album Beyond the Veil. Podobało mi się to, w jaki sposób tam była ta operowość, czy w zasadzie taka podniosłość i te damskie wokale połączone z growlem, połączone z takim na pierwszej płycie cięższym, na drugiej płycie nieco lżejszym metalem. Tam wszystko mi grało i gra mi dalej, bo ja lubię do tych dwóch albumów wracać. I tutaj spodziewałbym się po nowym Tower dokładnie tego i w pewnym sensie to dostałem, bo mamy tutaj połączenie właśnie takich operowych damskich wokali i metalowego podejścia do muzyki. Proporcje są takie, że tych operowych wokali jest tyle, a tego metalowego grania jest dosłownie tyle. I nawet kiedy się pojawia, to mam takie wrażenie, że ono ze sobą nie współgra. W ogóle na tej płycie jest tak, że mamy pewne schematy, które powtarzają się we wszystkich utworach, gdzie łączy się to operowe śpiewanie i takie bardziej podniosłe, operowe to przesadzam, ale takie podniosłe granie z metalowymi wstawkami. Bo mamy tutaj takie przekładańce, czyli mamy te damskie wokale, potem mamy growl, potem mamy damskie wokale, potem mamy growl i w poszczególnych utworach mam takie wrażenie, że nie jest to przemyślane, nie jest to w jakiś sposób zaplanowane, poza tym właśnie przekładańcem, gdzie podejrzewam, że taki był właśnie zamysł, żeby tak przekładać jedno przez drugie, ale ostatecznie dostają coś, co jest powtarzalne, coś, co jest męczące tą powtarzalnością i no nie, no, takie połączenie z założenia powinno mi się podobać, a w tym wypadku konkretnym no, niespecjalnie mi siada. Wydaje mi się, że mi nie siada również dlatego, że ta metalowa część jest monotonna i nudna. I nudna w kontekście zarówno kompozycji, jak i brzmienia. To brzmienie jest takie z jednej strony niepokojące, z drugiej frustrujące. Zobaczcie, jak na przykład ten konkretny fragment, gdzie słuchając tego mam ochotę wyłączyć. Nie znaczy to jednak, że na tym albumie są tylko i wyłącznie takie przekładańce. Jest tutaj kilka numerów, w których w ogóle tego metalowego instrumentarium nie ma, a nawet jeżeli jest, metalowe fragmenty, no to jednak one są super skromne. I powiem wam, że jak sobie słuchałem tej płyty za drugim razem, to odniosłem takie wrażenie, że dużo lepiej nowy Tower by brzmiał i chodził i byłby lepiej przeze mnie odbierany, gdyby w ogóle wywalić te gitary, wywalić perkusję, wywalić bas, wywalić growl, zostawić tylko i wyłącznie właśnie te spokojne fragmenty, te spokojne patenty, gdzie mamy damskie wokale i zrobić właśnie taką quasi operową płytę właśnie przesyconą takimi konkretnymi partiami. Ciekawe, czy Tower pójdzie kiedyś w tym kierunku, bo sprawia wrażenie, jakby właśnie przede wszystkim szedł, porzucając te metalowe granie, o czym za chwilę, ale no, takie połączenie mi nie pasuje, ale oderwanie samych tych niemetalowych rzeczy w tej muzyce już tak. Niespecjalnie jest to moje granie, ale zdecydowanie lepiej mi się słucha właśnie takich numerów jak ten.
Nigdy nie byłem jakimś specjalnym fanem zespołu Tower. W sumie to nigdy nie byłem fanem zespołu Tower, ale znam poprzednie dokonania. I właśnie znając te poprzednie dokonania, na przykład tą wcześniejszą płytę jeszcze z przełomu wieku w zasadzie, zdaje się 99 rok, Mercury, czyli ta ostatnia pełna płyta, zanim zespół się zapadł pod ziemię. I jak porównacie tamtą płytę Mercury z nową płytą Hope, no to się okazuje, że pewne elementy oczywiście charakterystyczne dla Tower są. Tyle tylko, że zmieniły się totalnie proporcje i tak jakby Tower odrzucił to takie metalowo-death metalowe, gothic-death metalowe granie na rzecz tych elementów, które wcześniej były dodatkiem albo jakoś tam się balansowały, teraz są wypchnięte do przodu. I to wypchnięcie do przodu mi się nie podoba, bo zdecydowanie lepiej się działo mi, kiedy te elementy były lepiej ze sobą wymiksowane i lepiej ze sobą współgrające, a przede wszystkim tych metalowych elementów było więcej. One były ciekawsze, one miały lepsze brzmienie, lepsze gitary i lepszy klimat. Tutaj moim zdaniem brakuje tego, co było fajne na Mercury. Jednocześnie mam takie wrażenie, że te metalowe, czy próbujące być metalowymi elementy zostają tutaj dodane nieco na siłę, są takimi klockami wepchniętymi po to, żeby Tower wciąż był jakoś klasyfikowany jako zespół grający taki trochę gothic metal i jakiekolwiek miał elementy metalu. Bo moim zdaniem, gdyby pozbawić ten zespół na tej płycie z tych właśnie rock hard rockowo metalowych, dających metalowe elementów, brzmiałoby to lepiej, a one są trochę, wydaje mi się, niepotrzebne. Jeżeli jest ich tak mało i są tak niewypychające się do przodu i zanikające w zasadzie pod naporem tych pseudooperowych, no nie wiem, czy jest dobre słowo pseudo, ale takich nieco operowych wokalnych partii, to mogłoby równie dobrze ich nie być. I chyba by to wyszło tej płycie na lepsze. Jestem bardzo ciekawy, czy Wam się podoba nowy Tower, w ogóle nowy Tower w kontekście nie tylko ostatniej płyty, ale nowego podejścia do muzyki przez zespół, czy jednak nie. Bo zauważyłem, że zbiera opinie ta nowa płyta, tak samo jak Uriel, różne. O, tak bym powiedział. Jestem ciekawy, jak Wy do tego podchodzicie, jak Wam się taka muzyka podoba. Jeśli nie znaliście wcześniej w ogóle tego zespołu, no to jak podobają Wam się te fragmenty, które tutaj poleciały. Tyle ode mnie. Widzimy się niedługo. Na razie.